Powiedz mi coś, czego nie wiem. Ciąża chomika... nie pamiętam. Tylko 3 miesiące. A jeszcze ile ciąża słonia zajmuje, jak dużo czasu? Około 2 lata. Czyli kilkanaście miesięcy. Nie, no 24 więcej. Miesięcy. Co jest niesamowite, ale one nie, się już rodzą większy... w ponad 100-kilowe i ogarnięte. To tak jak ja. Zaczynać już, czy będziesz jeść jeszcze? Poszumaj. Dzień dobry wszystkim, słuchacie podcastu CD Action Air. Jest ze mną Krzysiek Bastian Freudenberger, który je frytki właśnie. Robi wam ASMR do mikrofonów, nie rób tego, wiesz, nie że tego bardzo nie... sobie ładnie. Okej. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o zwolnieniach w Bungie, o najgłupszym powodzie opóźnienia premiery procesora, tajnych testach Activision, które były zupełnie niepotrzebne i o różnych innych rzeczach. A ze mną jest Dawid Spikień-Bojarski. A, no faktycznie. Cześć, jestem. Dawid. Co dzisiaj w podcaście? A nie, czekaj. Byłeś zajęty jedzeniem frytek. Laskaniem. Zgadnijcie, skąd frytki ma Krzysiek. Osoba, która odpowie prawidłowo, nie dostanie niczego. Ze sklepu. Jakiegoś. Sklepu z frytkami. Dawidzie, w co dzisiaj... Dzisiaj? Dzisiaj? Nie wiem, czy dzisiaj. Dzisiaj w nic. No, to coś ciebie za gracz. Prawdziwy gracz. Grałem na telefonie w takie coś, że kotki przesuwasz. Wiesz? Ale nie dzisiaj grałem... A takie dla prawdziwych graczy? Mogę już powiedzieć, że grałem, że jak ktoś tam zgadł w komentarzach, że chodziło o SteamWorld Heist 2, to tak. To nie miał racji? To o to mi chodziło. Kurde. Więc grałem w to. I grałem, no... od ostatniej naszej rozmowy chyba tylko w to grałem, wydaje mi się. A ja chciałem tylko powiedzieć, że... czy możesz się nazwać gamingowym graczem? Gamingowym graczem? Czemu gamingowy gracz? Praca w produkcji filmowej, work in film production. Do zupełnie nowego komediowego serialu paradokumentalnego typu Card Show poszukujemy aktorów lub zdolnych epizodystów do ról. Kasper Brzeziński, lat 21, pasjonat gier komputerowych. Nie nadaje się do pracy fizycznej, gdyż ma wątłą budowę ciała. Co chwila zmienia pracę. Brakuje mu stabilnego zajęcia. Jego marzeniem jest zostanie gamingowym graczem. Stawka 900 zł netto. Nie wiem. Ale gdzie to jest za ogłoszenie? No jakieś takie strzelam, no nie wiem, na jakiejś grupie, która rekrutuje osoby do filmów takiej, wiesz, nie? Także jeśli chcecie wziąć udział, to piszcie, piszcie do Krzyśka, bo on typowym graczem wątłym. Jesteście wątłymi gamingowymi graczami? Stereotypowymi, tak. Bo my to tylko nic, tylko... Ale oni napisali tam, że stereotypowy? Nie. Okay. Tylko ale w sumie to... To brzmi trochę jakby scenariusz był z intencją pisany w ten sposób. No co ty? Zupełnie... Co mówią gracze? Po co mi się no tak. I te sprawy. I nienawidzę kobiet. No. A co wygrałem? Super, że pytasz. Nie pytałem. Nikogo to nie. Pewnie w Valoranta, w Crasha Bandicoota, w Beyond Good and Evil, tę nową edycję. No, właśnie w to grałem. Zgadłem wszystko. Możemy kurczę, jakby ja mam dużo myśli na ten temat, ale na pewno... A w ogóle ja nie dokończyłem mówić, nie powiedziałem nic o SteamWorld Heist 2. A możesz mówić? Chyba mogę, bo to przepraszam. Z tego co widziałem, to dzisiaj zeszło jakieś embargo na previewy tak zwane. Znaczy nie będę bardzo dużo mówić, bo zrobię o tym prosto materiał. To jest druga część, ja mówiłem o poprzedniej, że grałem w poprzednią niedawno, nie bez powodu, żeby sobie odświeżyć. I to jest po prostu druga część tej samej gry, jest pod każdym względem lepsza właściwie. Większa, bardziej przemyślana. Mimo, że tam też była, to już była dobra gra, ale to jest taka, ktoś gdzieś, nie wiem czy nie u nas w komentarzach z jakiegoś powodu, ale że ktoś napisał, że dobrym punktem odniesienia są Wormsy i faktycznie, to jest trochę jak Wormsy, tylko z rykoszetowaniem, które jest dosyć istotne. No i to jest po prostu taktyczna strzelanka, taka od boku widziana. Taktyczna strzelanka to jest złe określenie, bo taktyczna strzelanka to jest Rainbow Six na przykład, ale to chodzi o turową grę taktyczną, tylko z widokiem z boku, o nie ma ludzi, tylko są roboty na parę, w sensie na roboty parowe, stąd Steamworld. Steamowe, to, Steamowe Steam, tak, coś się tak, składają. I z Valve'ów, i Steamów. Tak, wow. I tym razem jest główny motyw przewodni, jest taki morski, piracki, taki karaibski, chociaż nie tylko, ale no, bardzo fajna rzecz. Będę o tym miał pełny materiał, gra wychodzi, jak to nagrywamy, to za jakiś
tydzień, więc do tego czasu chyba będzie już mój materiał. Po prostu. Po prostu. A teraz poproszę informację o Beyond Good and Evil. Miałem w ogóle myśli, czy tak, myśli przeróżne, czy nie, też nie zagrać, więc przekonaj mnie. Chciałem zrobić materiał z tego. Aha, czyli... ale nie, no bo... No to zrób, zrób. Bo to jest jakby edycja na 20-lecie. Ja jeszcze nie robiłem pewnego researchu, więc może wy się słyszą mądrzejsze ode mnie tutaj. Czym się różni ta HD Edition od tego 20... Tam jest, jest dodane... Jest. czym się ta edycja HD od tej edycji 20-lecie? I że wyszło 20-lecie. I dokładnie. Wydaje mi się, że chyba jest więcej tweaków tak na oko, bo chyba jest lepsze oświetlenie ogarnięte. Na pewno dodany jest chyba tryb gry speedrunowy. Na pewno chyba. Na pewno chyba. Znaczy na pewno ten tryb jest, ale nie wiem, czy on nie był w wersji już HD. Raczej nie. Pewnie raczej nie. Wydaje mi się, że jest to ta edycja na 20-lecie. No dobra, ale powiedz mi, co to jest za gra, dlaczego warto się nią, albo nie warto się nią zainteresować? Kurde, napisał do mnie kumpel Tomek, pozdrawiam cię Tomku, Tomek teraz pracuje w game devie jako game designer, a zaczynał jako tester. Jest ponad świetnym game designerem, a ja uważam, że w ogóle świetnym człowiekiem, więc to się ze sobą łączy. I napisał do mnie, że zobaczył, że gram na Discordzie i stwierdził, kurde stary, to jest chyba najlepsza gra. Moja topka gier obok WoWa. W sensie, wiesz, jak ma wybierać sobie najlepsze ulubione jego gry życia. Nie? Mówi, że nie wie, czy jest kwestia też jego nostalgii, czy nie, ale po prostu to jest gra, która chyba wyprzedziła trochę swoje czasy, bo na przykład system walki jest bardzo podobny do systemu walki z Assassin's Creed'a, jedynki i dwójki, a to wyszło parę lat później przecież, nie? Dziś tam jakieś te podwaliny pod to widać. To jest Zelda trochę, tak mi się wydaje, tak bym mógł powiedzieć, bo... Ale Zelda która? W sensie z tych starych Zeld. Tak, ta korytarzowa, co chce w nią zagrać, co była na okładce ostatnio CD Action. Skyward Sword to był HD? No to coś takiego. Jest trochę skradania, trochę walki na dystans, w cudzysłowie walki. Dużo zagadek środowiskowych, dużo zagadek logicznych. Jest podróżowanie, nie wiem, zamiast na koniu, to poduszkowcem po planecie. Jest bardzo jasny pacing, ale ta gra, ja się nie dziwię, że w jakiejś, ja muszę zrobić jak jeszcze, wiecie, research społeczny, bo ona się bardzo podobała recenzentom, bo była naprawdę innowacyjna jak na ten 2003-2004 rok. Ale się nie sprzedała chyba bardzo. No nie? Tak, bo ciężko jest ją sprzedać. No ja miałem w głowie, że to jest gra przygodowa, po prostu. No bo tak i nie, tak, bardzo tak i tak bardzo nie. Okay. Bo to jest kilka gatunków na raz. Historia jest właśnie. Ta gra jest jak trochę jak ta historia. Jest czasami bardzo creepy, a czasami bardzo dla dzieci. I dobrym przykładem sam początek gry, jak się zaczyna, gdzie dzieciaki z latarni morskiej, która to latarnia jest takim domem dziecka, w którym ta Jade funkcjonuje, pracuje chyba, z tego co rozumiem, bo nigdy nie jest to określone jasno. Mieszka tam też. Dzieciaki są porywane przez takie jakby żywe sarkofagi, z którymi musisz walczyć. Jakby sam wrażenie, że to wygląda bardzo creepy, to jeszcze sam koncept jest taki, o kurde, grubo. I bijesz się z tymi sarkofagami, uwalniasz te dzieci, no ale wyobraź sobie, że jakby wiesz, jakby jest to takie bardzo sugestywne, bardzo beksińskie, obok cukierkowej grafiki. Ja muszę zaprotestować przeciwko używaniu określenia cukierkowa grafika. Ona jest bardzo źle używane w Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo bajkowe to jest, w sensie to jest takie... Bajkowe jest bardziej dobrze akceptowalne, ale cukierkowa grafika to są jasne, takie... To jest Candy Crush Saga. Tak, to jest Candy Crush Saga. To, że ma, są kolory, to nie znaczy, że cukierkowe. I wy też tego nie róbcie, bo zmierzam do tego, że ta gra jest takim Raymanem 3, jakim chciałbym, żeby Rayman 3 był, bo Rayman 3 jest bardziej śmieszkowy, a Beyond Good and Evil... Tak, a Beyond Good and Evil jest... takie baśniowe, jak Rayman 2. I w stylu, w kolorystyce, w zasadzie to jest copy-paste, bym powiedział. I widać w tym bardzo dużo pana Michela Ancela, którego powinniśmy Kankela walnąć. Ancel. Jak? Ancel? Ancel. Ancel. Właśnie nigdy nie widziałem, jak się to czyta. Michel Ancel.
Pan Michel Onsel. Michel, tak? Aha, sam mi się tak. Po niemiecku odpala, nie? Tak. No tak. Przepraszam, Michał. Przede wszystkim Michał Onsel jest Michael, nie? A nie Michel, ale to prawda. Spoko, nie? Misia Flajsia. Uważam, żebyś po polsku dobrze mówił. No i Michał się wykisiał. Dobra. Dużo tu jest, widać, że tutaj game designersko dużo tutaj myślano, dużo tutaj rozkminiano i nawalono trochę za dużo innowacji i ciężko jest jasno zdefiniować tę grę, jak czym ona jest, ale jest świetna. Dużo ma już archaizmów w postaci... Ona jest krótka jakoś, nie? Tak. Dużo ma archaizmów w postaci problemów z optymalizacją, łamane na konstrukcję poziomów, gdzie wiesz, przechodzisz z komnaty do komnaty i te komnaty są jak w Half-Life 2, że chwilę pograsz, no loading, nie? Mm. I tu jest to samo. Ale to jest znak czasów po prostu. Ale w tej nowej wersji też tak jest? Tak. Podług tego też dużo rzeczy gameplayowych się, na to się składa. Czyli na przykład, kwestia... jak cię wykryją, to możesz uciec do innego pokoju, loading szybko. Szybki wracasz, już cię nie szukają, nie? Ale szybki loading, okej. Tak, bardzo szybki loading. To jest takie, wiesz, że tylko nazwa się pokazuje obszaru, ściemnia się ekran, 2 sekundy rozjaśnia się. Nie pamiętam już, jak to było lata temu, kiedy grałem w tę grę rok po premierze, jak długo trwał ten loading, ale też raczej krótko. No, jakby, żeby się już nie rozwodzić, bo się więcej będę rozwodził nad tą grą w materiale, pogadamy sobie o przeszłości, pogadamy sobie o teraźniejszości i postaram się poszukać odpowiedzi na pytanie, czemu nie mamy jeszcze dwójki. No, powodzenia. W każdym razie Michel Onsel jest nieaktywny już zawodowo. A to nie jest tak, że został zalt-tabowany? W sensie takim, że wyrzucony, bo... Znaczy on odszedł. Bo miał dużo takich accusations, oskarżeń o jakieś bycie toksycznym szefem. Serio? W pracy. Nie. Tak. Pamiętam, przeczytałem to na cdakcja.pl. W ogóle nie kojarzę tego... Allegations. Że I toxic mismanagement. No spoko, no możliwe, nie? No wiadomo jak jest. Nie poznawajmy swoich idoli lepiej, ale... Tak, to prawda. No ale ja byłem zawsze zachwycony starymi Raymanami i... Ale to nie ma jakby... Okej, on przede wszystkim odszedł sobie w 2020 i od tamtej pory nie jest aktywny, ale ta gra... Ponoć cały czas jest w produkcji, ale no co to oznacza, to nie wiem, nikt nie wie chyba tego do końca. To jest Mam tak nadzieję, że Ubisoft wie. To jest tak skomplikowane, ponieważ robimy dwójkę gry, która się słabo sprzedała, jakby wśród fanów jest, cieszy się dużą estymą, ale w sumie nie ma takiej bardziej rozpoznawaną markę niż rozpoznawany gameplay i postaci, które tam są, nie? Ale w ogóle to chciałem powiedzieć, że jeszcze, że w 2023 Creative Director Beyond Good and Evil 2 zmarł w wieku 40 lat. Ojej. Więc trochę... Trochę pecha ma ta gra. Trochę pecha ma ta gra. Tak. W ogóle chciałem jeszcze coś powiedzieć odnośnie do tego wszystkiego, taką ciekawostkę. A, gra wzorem, już takim standardem, że tak to ujmę, współczesnych gier Ubisoftu, ostrzega przed tym, że kiedyś ta gra powstała, inne były, no, że są. Że tam wszystkie te rasistowskie rzeczy i te A wszystkie są takie kwestie. Rzeczy? No właśnie, teraz słuchaj, bo i też o tym pomyślałem sobie, że co, to jest gra dla dzieci. Ale jakby tak, w tej grze występuje obok ludzi antropomorficzne stworzenia, które są humanoidalnymi, na przykład, nie wiem, nosorożcami albo świniami. No i co? I mówią z akcentami... Nosorożce są rastamanami. Okay. Ze wszystkimi tego rzeczami, wszystkimi tego plusami, minusami. A świnie mówią jak policjanci. Świnia nie jest określona na szczęście w żaden sposób takim brzydki wprost. Bawi mnie to, że oni tam mówią Jesus, nie? Jakby, a to jest w ogóle uniwersum osobne, ale Paige, czyli ta świnia, ta wuj Jade, to właśnie to, co o Jezusie gada. Jest AI pomagier Jade, który jest po prostu takim Hiszpanem, nie? Takim American Hiszpan, który wiesz, gada taki stereotypowy sposób z akcentem, wplata tam jakieś hiszpańskie zwroty, czy meksykańskie, może bardziej Meksykanin. Tak. No. Jest takim podręcznym pocket ziomeczkiem i mam wrażenie, że wiesz, nie chcieli było, że no, takie stereotypowe, wiesz, jak jest rosyjski żołdak,
w to grze wojennej mówić, to mówi z akcentem w ten sposób. I mówi zawsze komret. Tak, i zawsze mówi komret, nie? Że to nie chodzi już o takie wprost rzeczy, że wiecie, ktoś obraża kogoś danego wyznania, czy dany kolor jak, skóry. Najgorsze, że jak jest polski, to też mówi komret, bo też nie odróżniają. No i na przykład załóżmy, że ktoś by chciał Polaków przedstawić, że wiemy, że to w tej grze to są Polacy po i mówią właśnie, że są biedakami i kradną, nie? No, to tam są takie tego typu rzeczy, ale to jest takie, że trzeba się jakby dopatrzyć, nie? Uwa. Że jakby zwierzęta odzwierciedlają pewne cechy ludzkie, ewentualnie jakieś tam jakieś miejsca na świecie, grupę, społeczeństwo, nie? Nie wprost, no na przykład, nie wiem, no tam morsy z takimi długimi kłami i z wąskimi oczkami, to wiadomo, to są Eskimoso, Japończycy, nazywają się coś tam Tsu, coś tam, wiesz, takie... I pewnie o to chodzi po prostu. Okay. Kogoś to może zaboleć teraz, wcześniej... No, jakby byli Polacy i byliby na przykład właśnie świnie, to by byli Polacy tak, i byliby to też by biedni, spruli, kradliby i mówiliby z ruskim akcentem, to wszyscy tak. byśmy się spruli. No, dokładnie tak, nie? I coś o poliszowaniu by jeszcze mówili specjalnie, żeby... Nie? No, dobra. No. I o, nie wiem, o Jezusie Chrystusie, Królu Polski. Dobra, fajnie. Dużo nam to zajęło, chyba 20 minut. Tak, ale no spoko, czekam na pełny materiał w takim razie. Ja też. Co? Muszę skończyć grę i mam czas na nią, więc jakby cieszę się bardzo. Przechodzimy do newsików? Jeszcze jak? CD Express. Ciu. Newsy. Bungie. Wow. Bungie dwukropek. Masowe zwolnienia u twórców Destiny. Pracę straciło ponad 200 osób. I teraz tak. Z ilu? Z mnóstwa. Bo... Panie! Bo Bungie... Z pamięci powiem 1300... no, teraz... Aha, no tak. Że number of employees 1100. Ale w każdym razie to są takie liczby, nie? Że oni naprawdę masę ludzi zatrudniali. To było... Dla mnie za każdym razem, jak spotykałem się z tym, ile osób tam pracuje, to było szokujące, bo... No właśnie, to jest czekaj. Jedna gra. No właśnie, ja miałem takie przeświadczenie, że Bungie ma taką jakby renomę w branży, że jest takie trochę niezależne, trochę takie biedne. No trochę było. No takie. Właśnie, że mają tą biedną grę. Telefon do mnie jakiś dzwoni, jakąś tą biedną grę. Pewnie twój, nie? I pewnie tak, ale nie, wyciszę, żeby nie wibrowało. Że mają tę jedną grę, no i jest im trochę ciężko i starają się jak mogą, ale mają inne te osoby. No właśnie, to mogło po części z tego wynikać. Zresztą oni tam mówią, że ze względu na rosnące koszty tworzenia gier i zmiany w branży, bla bla bla, aha, ale to nie ma tego, bla bla bla. Okej, tu w samym newsie tego nie ma, ale widziałem... pewnie jest w pełnej wersji tego oświadczenia, które jest podlinkowane, że między innymi właśnie to, że byli zbyt ambitni, rozrośli się i nie, jakby gra nie była w stanie zaspokoić tych potrzeb, które wynikają z tego, że zatrudniamy tysiąc ileś tam osób. No więc właśnie. już nie tysiąc ileś tam, chociaż może nadal tysiąc ileś tam, bo okej, no to jest, że już ci mówię, ile osób dokładnie, 220 pracowników to jest 17%. No, nie chce nam się chyba liczyć tego. Nie chce mi się tego liczyć, ale no, w każdym razie dużo, nie? Ludzi. I teraz tak, 17% osób zostało zwolnione, ale kolejne 12% ekipy przenoszą do Sony, żeby pracować, bo jakby Sony jest właścicielem Bungie teraz i... śmiesznie. I ta... no, śmiesznie to wyszło, nie? Że, że Microsoft, Activision... niezależność. Ale wyszli jeszcze zanim Activision wróciło do... Znaczy wróciło. Zanim Activision przeszło do Microsoftu i wróciliby. Tak. I teraz... teraz Sony jest właścicielem. W każdym razie 12% z tych osób przychodzi do Sony i będzie pracowało nad jakąś inną grą niż Destiny. To jest... Znaczy, no wiadomo, nie, że to jest kolejna sytuacja, w której trzeba ojojać trochę ponarzekać na to, że branża jest jaka jest i że w ogóle sytuacja na rynku i tak dalej, ale prawdę mówiąc, to jest naprawdę dziwne, że oni aż tyle tego... Zawsze jak spojrzałem na tę liczbę, to było dla mnie dziwne. No nie? I o tym też, ja o tym mówiłem w kontekście tego, Suicide Squad. Że właśnie nowa gra, studia, które zrobiło wcześniej singlową, niby dużą, ale wciąż singlową, nie usługę, tylko jednak mówię w sensie o serii Arkham.
I że to studio patrzyło, jak miało za wzór przedstawione Destiny, które zostało stworzone przez znacznie większe studio. I właśnie, i to naprawdę znacznie większe, nie? No tak, i już tak kilka innych studiów AAA. Dokładnie, a to jedna gra, nie? Tak. I Rocksteady rozrosło się nawet nie do takich rozmiarów, a tylko znacznie mniejszych, a i tak się trochę wykoleiło. No a Bungie, jakim cudem w ogóle funkcjonuje tak długo, to no nie wiem. Nie wiem, jak to możliwe, że utrzymywali tysiąc, bo tam w ogóle 1300 albo 1600 w ogóle. Dobrą grę stworzyli, słuchaj, która no, cię omija. No dobra, ale Destiny, ja wiem, że Destiny jest duże, nie? Ale czy aż tak duże? Jakie to czekaj, no bo mamy informacje o sprzedaży w ogóle? Nie wydajesz, bo no właśnie, tak bo to jeszcze, duże, bo to jeszcze jak jest, tam na Steam Chartsach w ogóle? Bo to jeszcze nie jest, bo to jest gra usługa, ale nie w modelu abonamentowym. Z dodatkami normalnie, tylko, nie? Tylko masz, wiesz, podstawkę i dodatki. Tak, tak, tak. Więc... Ja też pytam, że Destiny 2 w ogóle miał taki średni odbiór w sumie na początku. Jest tylko są informacje o danych sprzedażowych z Japonii na przykład. Destiny 2 Current Players 47-54 tysiące. No, tak sporo. No, samo Steam Hearts. A, ze Steama. No, no dobra, no w każdym razie okej. Okay. Tak czy inaczej, no wiadomo, że to było, coś się po prostu nie spinało i coś musieli z tym zrobić. Ale jak doszło do tego, że zatrudnili, ale wiesz, i to oni, to jest tak, że 1100 to są chyba dane z roku 2020, kurde, podajcie mi to. 2000, kurde, mój ulubiony rok. A tak porównuję teraz do Warframe'a. Warframe ma podobną bazę graczy, jest za darmo. I ma trochę więcej na tych graczy. Więc też ciekawe. A też ale Warframe jest robiony przez ekipę, która nie wiem ile może liczyć tak na oko ze 100 osób. Co nie? No właśnie to ciekawe. A też świetna gra i też bardzo rozbudowana i lore ma bardzo rozbudowane. Digital Extremes. Nie no dobra, 300 plus. O kurde, no ale się rozrośnie. No rozrośnie się też, no ale 300 plus to nie jest 1300 plus, nie? No tak. No dobra, nieważne, zmieńmy temat. Przykro, ale teraz będziemy mieli... Aha, czekaj, teraz pozostaje 850 osób. W tym. No czyli tak, było to 1100 aktualne mniej więcej, nie? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Teraz kolejna smutna wiadomość, zmarł Krzysztof Banaszyk, Vernon Roche, to bardzo czyta. Ładnie, nieźle. I Joel z The Last of Us. Tak, i mnóstwo proszę. Jeszcze innych ważnych ról. Mi się smutno zrobiło. W sensie dla mnie to jest jedna z ważniejszych postaci dublażowych, bo to jest przede wszystkim Skryba z Asterixa i Obelixa, Misji Kleopatra. O Jezu, strasznie dużo tych ról. Ogrom tych ról i w Gothiku się pojawił. I w wielu, wielu innych grach. Jeżeli oglądacie Mieczyńskiego, to tam był taki film, polska komedia romantyczna z Grażyną Wolszczak i tym, co... Jezus Maria, on prowadził, co on prowadził za, twoja twarz brzmi znajomo przed doborem, co prowadził ten, on zmarł chyba. Nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle do mnie teraz. O aktorze. No ja wiem, że o aktorze, ale dobra, ale i co? To tanie z gwiazdami, przepraszam, dobra, a jaki, prowadził. A jaki, jak się nazywa film? Aha. Zapomniałem, właśnie to jest ten problem. Dobra, mów, a ja ci no, w każdym razie jest tam jedna scena, w której gada z Grażyną Wolszczak i mówi spaghetti, to właśnie Krzysztof Banaszek. Jak piszesz pewnie spaghetti, to wyskoczy. Spaghetti, co to za... Albo nie wyskoczy. Nie wyskoczyło. Spaghetti Mietczyński. Przepraszam, wiem, że takie trudna sytuacja, ale nie wyszło. I generalnie... Taka ważna rola i ważne też jest to, że ważne role i ważne też jest to, że bardzo młodo zmarł, miał 54 lata, nie podane jest jeszcze, czy nie będzie podane w ogóle, no, z jakich powodów zmarł. Z jakich powodów. Tak, a widziałeś, jak ludzie zawsze pytają w internecie, tak, a na co nie zmarł? Nie wiem, no i to, nie wiem, i wstyd trochę. No, zmarł na wstyd wobec takich ludzi.
No ale tak podaję, jakby kogoś to interesowało, może tak. No jest dużo z takich znamienitych ról i w grach wideo, i poza nimi, no tam grał tego tam dzieciaka na przykład w tym... śmialiśmy się z tej animacji DreamWorksu z tym dzieckiem, co jest szefem Boss Baby. Boss Baby. No, to grał Boss Baby w wersji polskiej na przykład. Nie, my się śmialiśmy, cały świat się śmieje z tego. Ja mam to w ogóle na Netflixie ustawione na awatar profilowy. Naprawdę? Boss Baby. No bo wziąłem najbardziej memiczną rzecz, no i to było to, nie? To prawda, no to prawda. No ale faktycznie właśnie bardzo wiele ról. No, Simbę dubbingową zapomniałem, teraz sprawdziłem sobie. Jest w opisie oczywiście link do newsa o tym na cdiction.pl, to tutaj Patek napisał newsa i to jest miliard różnych ról. No przykro, no. Właśnie ja w swego czasu... To jest też taki głos, który no, bardzo charakterystyczny. Wszyscy znają, nie? Tak. Taki właśnie ciepły i mocny jednocześnie, więc to zapamiętuje się bardzo takie. W Shrek'u Forever grał innego ogra na przykład, albo Magiczne Zwierciadło. W Halo 4 Master Chef. W Diablo 3 Templariusz Cormac. O właśnie, Cormaca grał. Celowo powiedziałeś Master Chef, czy to taki... Tak, specjalnie. Tak tylko, tak wyszło. No. No. Więc jest tego sporo. No właśnie, w Jim Raynora, w StarCraft 2, w Heroes of the Storm. Dishonored grał rewidentów jakichś różnych w Eleksie, Horizonie, chyba grał ten był AI polskim jakieś. Hugh Jackmanem w różnych filmach X-Menowych. Tak. Wolverine'em był. No tak. No, w Ghost of Tsushima grał. W Dragon Ball Z, a tak smoka. Son Goku przecież dubbingowy to jest. A, ten klasyczny z VHS, który ma w domu. I świetnie sobie radził jako Goku. Mega pasował ten głos. Bardzo podobno do pani Masako Nozawy. Nie, ale bardzo podobno do tego przed amerykańskiego Goku. Głos trzeba przyznać, nie? Był w Lego Batman, czy w Batmanach w ogóle, był Bruce'em Wayne'em. No i w słuchowisku Ostatnie Życzenie, co ciekawe, nie grał Werner Rocha, bo tam nie występuje w książkach, ale grał w Geralta z Rivii. I ponoć zrobił to świetnie i niektórzy, widziałem takie głosy, że nawet lepiej niż pan, Boże, zapomniałem teraz, jak miał pan od Geralta w polskiej wersji Wiedźmina 3. Jeju, rozrętka pana. Tak. Tyle, przykro bardzo, dużo ciepła rodzinie życzę. Tak. I przechodzimy do kolejnego przykrego newsa. Taki mamy początek tego podcastu. No, w ogóle przykry. Do strajku aktorów przeciwko AI dołączają związki zawodowe game devu. W kontekście gier wideo, gdzie to by w sumie ułatwiło pracę wielu devom, tak? I wszystkim... Nawet pieniążkowo by ułatwiło bardzo. W sensie, że nie musieliby mieć pieniędzy wydawać. To prawda, a dzięki temu mniej pieniędzy by dostawali aktorzy i właśnie o to, to się rozbija. To znaczy, chodzi po prostu o to, żeby zapewnić aktorom zabezpieczenie przeciwko wykorzystywaniu ich wizerunków, głosów i tak dalej przez AI. Jakby zabezpieczyć przed wykorzystywaniem jakby bez ich udziału. Tak. Czyli żeby zabezpieczyć ich przed sytuacją, w której ktoś, kto ma dużo nagrań, jak na przykład, nie, załóżmy, że jesteś aktorem głosowym i ktoś ma dużo nagrań twojego głosu, żeby zamiast zaprosić ciebie na kolejne sesje nagraniowe i zapłacić ci za to pieniądze, wrzucają to do AI i AI mówi, nie wiem, na przykład szkoluje Gorzów Wielkopolski. Ja to byś sobie nie życzył. I jeszcze nie dostajesz. Ja mam dwie anegdotki, ja nie wiem, czy to można tak nazwać anegdotkami, ale związane z tą kwestią. Pierwsza jest taka, że obiło mi się w internecie o uszy jakiś wywiad czy wypowiedź jakiegoś aktora dubbingowego, chyba polskiego nawet, że często jest tak, że jak są tak zwane missingi, czyli czegoś się brakuje, coś się nie dograło, bo coś trzeba zmienić, albo poprawić dosłownie trzy słowa, to bywa tak, że u tych aktorów, którzy tam się zgodzili na jakieś tam w ramach obrębie studia, którym nagrywają użycie AI, to często jest tak, że się nawet ich nie woła, tylko tam coś tam się zapłaci, oni tylko sobie dogrywają to słowo brakujące AI-em, nie? I uzupełniają wtedy, bo wtedy nie trzeba angażować kogoś, żeby, wiesz, tracił czas na przyjazd, nagranie, nawet dla tej osoby, która musi dograć dwa słowa, to jest wygodne.
ale mam taką gorzką rozkminę, bo w Valorancie ostatnio zmieniono część wypowiedzi związanych z komendami, które się wydaje głosowe. Wiesz, możesz sobie wybrać z kołowego diagramu, co ma dana postać ci powiedzieć, żeby na przykład poinformować innych członków drużyny, typu bądź cicho, albo walczcie o zabójstwa. No i teraz wywalono te dwie rzeczy, typu cicho i walczcie o zabójstwa, bo są trochę bez sensu w kontekście grania i zmieniono ich treść na zwolnijmy trochę i walczcie o zabójstwa, że rozdzielmy się, no bo to w sumie ma więcej sensu. I te kwestie wypowiadane przez teraz polskich bohaterów brzmią bardzo dziwnie. W sensie tak... Tak, słychać, że na pewno były w innych warunkach nagrywane, a z tego co wiem... Riot, nie pozywajcie nas. Z tego co wiem, no nie no, jeżeli tak nie jest, to podejrzewam, że nie, ale brzmiomy były w zupełnie innych warunkach nagrywane. No może tak być. Ale może właśnie to jest kwestia tak tego, że rozbieżność jakby albo inne czasowa, osoby, albo... Nie, nie, osoby są te same, tylko po prostu bardzo tak nienaturalnie to brzmi, te kwestie są jakieś takie przytłumione bardzo. Ale to może być kwestia, wiesz, tego, że inne warunki nagrywania, albo w innym studiu, oczywiście, wiesz, że tak, to są te same osoby oczywiście nagrali to, ale no po prostu mam takie rozkminy, a może to sobie AI wkleili, nie, i podmienili, oby nie, bo tego byśmy bardzo nie chcieli, szczególnie, że w takich grach jak Valorant, gdzie co chwilę się jakichś kompsów używa, bo można ich używać co chwilę, to jest to bardzo wyczuwalne, nie, to nie jest jakaś tam wielka liczba różnych zdań. No, więc trzymam kciuki, żeby tego AI za dużo nie było, bo też no, organiczne dialogi są świetne po prostu, no, te emocje z każdej sylaby no, wyłapywane, to jest coś niepowtarzalnego i szkoda coś takiego tracić na rzecz powtarzalności. Tak. A teraz dla odmiany będzie śmiesznie. Premiera procesorów no, AMD. Że dla kogo? Mów, no. No nie, no, aha, od razu chciałem zastrzec. To nie jest tak, że ostatnio mieliśmy materiał sponsorowany przez Nvidia i teraz będziemy szkalować AMD, bo z jakiegoś, bo jestem fanem Nvidia czy coś. Nie, nie gram na PC-cie, więc proszę nie zarzucać mi takich rzeczy. Ale premiera procesorów AMD została opóźniona przez literówkę. No to, i wygląda ale to jest na bardzo to, poważna literówka. No mów. Wygląda na to, że... przeczytam po prostu wstęp. Parę dni temu pisaliśmy, że premiera nadchodzących Ryzenów 9000 procesorów firmy AMD będzie opóźniona. Na początku wydawało się, że wiąże się to z problemami związanymi z jakością CPU. Teraz jednak portale technologiczne raportują, że problem może być dużo bardziej prozaiczny. Wiele wskazuje na to, że przyczyna leży nie w braku odpowiednich testów, a w literówce. I w skrócie wygląda na to, że do różnych tam sprzedawców trafiły Ryzeny 5, które mają napisane Ryzen 9. Tak. Znaczy, piątki i siódemki zostały podpisane jako 9 chyba, tak? W sensie, że to w ogóle jest tak, że to wydaje się, że to się wydarzyło w ogóle dwa razy, że siódemki najpierw trafiły jako dziewiątki, a potem piątki jako dziewiątki. Ale nie okazało się, że i piątki są podpisane jako dziewiątki, czyli... Ale siódemki też. Tak, to miały być siódemki i podpisane jako dziewiątki, bo Ryzena 9700X nie ma. Nie ma. Ale jest siódemka 9700X. Tak. W każdym razie, no i właśnie podaje, Tom's Hardware podaje, że w chińskich wczesnych wersjach, wczesnych recenzjach nadchodzących CPU również Ryzeny 5 9600X zostały podpisane jak na IHS jako Ryzen 9 9600X. To jest masakra, bo to jest, wiesz, na tej takiej tabliczce wypalone laserem, można to odpalić, ale to jest proces, no, to jest kupa pieniędzy przepalonych. Nie, no trzeba coś, no tak, bo to na samych procesorach jeszcze, nie? Możesz naklejki nakleić na procesorze, no jakby... No pewnie możesz. No nie możesz, bo to nie może tam być naklejki, tam pastę termoprzewodzącą nakładasz, ja wiem, że jesteś konsolowy. W tym miejscu jeszcze. No nie możesz jest, po prostu. Tak. To trzeba laserem wyczyścić na przykład, nie? Dosłownie ale może jest jakaś... wypalić. I jest ale ten... może da się, może jest jakiś rodzaj naklejki, którym można. Nie można na przykład tak, że naklejkę metalową na to naklejasz. I może coś takiego byłoby spoko, ale to i tak wtedy ci rzutuje na... Nie, no faktycznie, może tak, wpływać. Tak, na właściwości termiczne. No możesz laserem to po prostu wyczyścić po prostu w 5 sekund dosłownie i wypalić nowe, tylko to trzeba fizycznie ten procesor odzyskać. Myślę, że to jest kwestia zrobienia, jak sobie patrzę na ten obrazek, to jest pewnie tak, jak się zakrywa tatuaże, to jest kwestia, widzisz, no jest tu na górze trochę miejsca, żeby
zrobić większy ten tekst i żeby z tej dziewiątki zrobić piątkę. Da się siódemkę to, też można dziewiątkę. No, da się to zrobić. Albo poprosić po prostu użytkowników, niech se wydrapią po prostu, żeby wszystko się zgadzało, nie? No, znaczy, no jest to faktycznie... No jest to fuck up. Jest to fuck up taki no, niefortunny bardzo, no. Będziemy jeszcze o czymś podobnym rozmawiać zaraz w dogrywce, więc zaraz usłyszycie. Dobrze. Call of Duty. Twórcy eksperymentowali na graczach z nowym systemem matchmakingu. I tu możemy bardzo króciutko powiedzieć, bo to jest dosłownie w dwóch zdaniach można. Activision postanowiło przetestować w tajemnicy, sprawdzić, tak, co się stanie, jak w matchmakingu opartym na skillu zmniejszy się wagę tego, jakiego kto ma skilla. Czyli jakby przejdzie się, no, jakby, no, zrezygnuje się z tego, czym jest skill-based matchmaking. No i okazało się, że to zły pomysł. Wow, kurde! Czyli okazuje się, bo to podała mi się twoja analogia, którą powiedziałeś wcześniej, no, że jak wrzucisz tam człowieka z pierwszej klasy... Podstawówki. Podstawówki z człowiekiem z tam, nie z szóstej klasy, siódmej, to okazuje się, że jeden ma większą umiejętność od drugiego. Wow, nie? Albo jest większy na przykład, nie? Ja bym chciał... Mogę już powiedzieć ten temat? Bo znowu wróci granie po sieci, ale to w sumie idealnie pasujące pod moje obecne wydarzenia w gamingu, czyli też granie po sieci z innymi ludźmi. Zaśmiałem się, czyli że nie mogli się do Riotu odezwać po ich badaniach, które prowadzą non-stop na ten temat. To jest jedna rzecz. A dwa, jak odpalisz w Valorancie tryb nierankingowy, żeby sobie pograć ze znajomymi i masz 5 osób, czyli fulla, to już lepiej zagrać sobie mecz rankingowy niż nierankingowy, bo będziesz się lepiej bawił, bo ci dobierze ludzi chociaż podobnych umiejętnościami, a nie kurde losowych. No ja wiem jak jest. I tak. No przecież to jest ten moment, jakby to jak jesteś, jak czujesz się jak kozak w Tekenie, a potem wchodzisz online. No. I dopóki nie, jakby nie... nie wyrówna ci tego poziomu, ani ty się nie zrobisz lepszy i gra nie będzie wiedziała, na jakim poziomie ty jesteś i cię nie ten, to trafiasz na ludzi po prostu losowych, którzy, tak, wiesz, którzy klepią cię po prostu po mordzie, nie? Dokładnie. I my trafialiśmy czasem do takich hajtów, ta najwyższa ranga w Valorancie z Immortal i po prostu, wiesz, ja z tym srebro złotem trafiam takiego, ja nie mam szans nawet zareagować, bo koleś już ma celownik tak ustawiony, że wie, że w tym miejscu, w tym korytarzu, jak tu ma celownik, to zabije zawsze w głowę, nie? Więc są tego typu sytuacje. I to jest właśnie... To też jest w ogóle ciekawe, bo te wszystkie i tak systemy matchmakingowe nie są idealne. Nie, no oczywiście, nigdy nie będą idealne. Nigdy nie będą, bo przed gramy z naszą dziewczyną od social mediów, Klaudią, pozdrawiamy, która jest wybitnie zdolna w strzelanki po sieci i jest o wiele lepsza ode mnie i mojej żony i moich znajomych razem wziętych, to jak nam czasami dobiera z nią rankingowe jakieś gry, no to jest bardzo trudno. Jakby gra stara się złapać taką średnią pomiędzy zdolnościami i rangą Klaudii, a naszymi. I często jest tak, że no Jezus, trzeba się bardzo skupić, naprawdę, i grać bardzo ostrożnie. No tak, ale to też nie chodzi o to, żeby zawsze było idealnie, nie? W sensie, że to też, że jak pewnie te wahania też są istotne, nie? Bo jeśli jest ci przez jakiś czas trudniej i potem nagle ci się coś uda, to może też jesteś bardziej zadowolony. Niemniej, jeśli cały czas ci dobiera kogoś, kto jest po prostu od ciebie o wiele lepszy albo o wiele gorszy, no to... No nie, jasne, rzeczy, ale tak, to nie może być dobrze. Ale powiedz to graczom, którzy cały czas chcą wygrywać, nie? No nie muszę tego mówić, bo to jest chyba taki zwyczaj, nie? Że się zakłada po prostu nowe konta i się klepie ludzi. No, oczywiście, spoko, smurfy. No, fajnie. No. Tak, Star Wars Outlaws. Koniec żółtej farby. Będzie można wyłączyć wskazówki środowiskowe. Ja w ogóle nie wiem. Wy macie problemy z tym, że są żółte farby? Masz problem z tym, że jest żółta farba? Nie wiem, jaki problem istnieje. Czyli zwróciłem na to uwagę, że w Mirror's Edge na przykład wszystkie ważne elementy były oznaczone. No w mnóstwie gier jest tak, że masz, żeby podejść... W Horizonie tak jest. I to się stało teraz takim trochę memem, ale mam wrażenie, że ludzie naprawdę z agresją reagują na to, że... widzą gdzieś zaznaczone, jakby spoko, można, bo tu chodzi o to, że będzie można sobie to wyłączyć i to pewnie w odpowiedzi trochę na to, że ludzie na to narzekają. Ty, ale to nie, jakby nigdy mnie to nie wybiło z żadnej immersji, nawet już po tym, jak się to stało jakimś tam dyskursem w internecie i zacząłem zwracać na to uwagę trochę, to
To ja nie wiem, to jest problem? Wydaje mi się, że nie, no jest to część, tak naprawdę to jest dobry design i to jest jakaś taka dobra praktyka. Właśnie teraz zastanawiam się, bo... W niektórych grach to oczywiście jest konieczne, ale w niektórych nie jest konieczne. Czasami jest doprowadzone do absurdu, nie? W sensie gracze nie lubią być debilami w takiej sytuacji, bo tak czuję się traktowane czasami, nie? Że okej, tutaj masz pokolorowane, gdzie masz iść. To jest jedna kwestia, ale czasami też są gry, gdzie jest to trochę aż do przesady pokolorowe. W sensie, no jasne, że to jest pewnie też, to nie jest tak, że jest jakaś jasna granica i tutaj przed tą granicą jest jeszcze okej, a po tej już nie jest, ale... Nie wiem, no... mam wrażenie, że trochę niektórzy chcieliby, żeby wszystko było Elden Ringiem. W sensie, żeby wszystko było Soulsami nagle, nie? Że nie, to ja wszystko sam się domyślę, albo przeczytam na Reddicie, czy tam gdzieś tam, nie wiem, gdzie ludzie w sumie czytają. Ale wiesz co, nie? Że różne są gry i niektóre bardziej tego wymagają, inne mniej. No właśnie tak. I nie wszystko musi być teraz nagle hardkorowym RPG-iem, czy hardkorową grą akcji, która będzie od ciebie wymagała, która wyłączy ci mapę, wiesz, wyłączy ci wszelkie znaczniki, no, ale spoko. Dobrze, news jest ogólnie pozytywny, bo jak ktoś chce, to będzie mógł sobie to wyłączyć, nie? Nie, jasne, ale ja to może wypowiem się, żeby nie było, że jestem w totalnej opozycji, albo totalnie teraz mnie przegadałeś. Taka jest moja rola trochę. Żeby cię stłamsić tutaj. Aha, super toksyczny ekstra. Dobrze. To było najbardziej toksyczne, no, ale dobrze. Tak. Ja właśnie rozumiem to z perspektywy osoby, która na przykład czuje czasami, że gra robi z ciebie debila i... Bo wiesz, jak projektujesz grę, no to... dobry projekt to jest jedna kwestia. Już odchodząc od Elden Ringowatości, a druga kwestia jest taka, jeżeli już przed jakieś niedomagania projektowe w level designie, naprawiasz sobie czymś takim, bo są takie przypadki, nie? No, że nie, no, pewnie syf jest straszny na poziomie. Ale to chyba właśnie sobie... jest problem, że my teraz nie gadamy o konkretnych przykładach, tylko jakby, bo zgadzam, wydaje mi się, że my się fundamentalnie i tak zgadzamy. Nie, tak, to mi to nie przeszkadza, że są te farby, nie? Ale szukam powodów, dla których graczom się to nie podoba. Rage robił z ciebie idiotę, dwa, problemy z level designem i naprawianie ich czymś takim, a trzy, nie wiem, wbijanie z imersji na przykład, tylko, czy coś, nie tylko wiem. Że właśnie chodzi o to, że nie wydaje mi się, że w Star Wars Outlaws, w grze z otwartym światem, to jest błąd w level designie. Nie, no ta gra to już jest jeden wielki błąd, wszyscy już powiedzieli, wiadomo, że niczego tak. Ale właśnie nie wydaje mi się, że, bo wiesz, w niektórych grach oczywiście, jeśli grę masz mega liniową i da się jasno komunikować, dokąd masz iść, żeby coś tam, to spoko, ale jak chcesz zrobić w niektórych przynajmniej, bo w niektórych pewnie się da, ale jak chcesz w niektórych otwartych światach wszystko zaprojektować tak, bo widzisz, w Elden Ringu udało się to zrobić, bo to też jest specyficzny rodzaj otwartego inne świata. Inne tempo jest w tej grze. I jest inne tempo, i jest, bo to w ogóle jest inna gra, nie? Ale no nie każda gra do tego pasuje po prostu, spoko. Tak. Znaczy, fajnie, że będzie można sobie to wyłączyć. Zastanawiam się, na ile to będzie stwarzało problem, no nie? No bo jeśli to jest gra, która tego wymaga, tak naprawdę, żeby sensownie kierować gracza albo sugerować graczowi różne kierunki, to bo może się to po prostu tak naprawdę odbić czkawką ludziom, którzy sobie to wyłączą, no ale spoko. Nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. No dokładnie, bo to jest ciekawy temat w sumie do dyskusji. Tak, i czy przeszkadza wam w ogóle tak. ta farba żółta, tak zwana, bo to nie zawsze jest żółta farba, no ale... dobra, dogryweczka. Dogrywka. Cześć, witamy po długiej przerwie. On mi nie wysyła niczego. Nie witamy, Tak. Access jeszcze tylko mi powiesz najpierw swoją anegdotkę, bo jest sezon Bastianowy. To już jest teraz, zapomniałem, że to nie na końcu czy coś. To teraz. Dobra, ja chciałem się obrazić, tak naprawdę to nie, bo... Się czy mnie? Się. Obrazić się na coś. Na mnie? No tak na coś. No, trochę tak. Dzięki, wiesz. Bo w życiu bywa tak, że szczególnie w pracy nad CD Action, że zdarzają się błędy. Nie. Wiecie? Jeden z takich błędów znalazłem, szukając inspiracji na, bo wiecie, jak mieliśmy 300 numer, to szukałem inspiracji na folię, która będzie ten numer spinać, ponieważ Dawid sobie wymyślił, że tam ma być fajny plakat z gamingu i ten plakat jest super.
Nie wiem, czy to ja sobie wymyśliłem. Nie? Myślę, że to twój pomysł. A, na plakat, na rodzaj plakatu? Tak. Chodzi o ten, który Danka rysowała? Tak, jakie, taka ma być treść jego. No to pomysł chyba faktycznie był mój. Ale że ma być plakat, to pewnie nie był mój pomysł. No ale dobra. Okej, okay. No to ten plakat był dołączony, była pełna wersja Far Cry Primal, no ja sobie miałem zrobić na temat tego wszystkiego, czy wobec tego wszystkiego fajną folię. No to szukałem inspiracji w poprzednich foliach z poprzednich roczników, no i tak sobie szukając, natrafiłem na błąd, że tam na folii było dwa razy zamiast zapowiedzi, recenzje, publicystyka, to było zapowiedzi, publicystyka. I no, przez to, że nikt tego do tej pory, nikt z was na to nie zgłosił nam tego, nikt tego u nas w reakcji nie zauważył. No bo to jest... Bo folia się wyrzuca, nie? Jakby, no. Nie? I my byliśmy, my w szoku byliśmy. A potem Dawid napisał w naszym kąciku na luzie z życia redakcji, że to nie ja znalazłem, tylko ktoś inny by się pomylił, bo Beata krzyczała bardzo głośno, że ale beka, hehe. I chciałem to sprostować, to ja znalazłem. Chciałem oficjalnie przeprosić cię, że pomyliłem cię z Beatą. Ale zmierzam do tego, że to jest taki punkt wyjścia, że w pracy nad CD Action jest masa właśnie takich błędów, dla nas gigantycznych, potężnych, które wyłapujemy na etapie jeszcze wysyłki do druku, na które wy byście nie zwrócili uwagi. Typu, tu jest gdzieś linia niedociągnięta. Znaczy nie, to raz, to jakaś dziura. Ale mnie najbardziej przygnębia w tym wszystkim to, że na przykład my potrafimy mieć kilkugodzinną dyskusję na temat tego, jak coś zmienić, jak będzie bardziej poprawnie, że poprawnie albo nie poprawnie, tak. Jak będzie bardziej poprawnie, tak. Albo wiesz, robimy przesiewy takie naprawdę, że może masę różnych błędów, których kompletnie nikt by nie zauważył, tak. Bo nie, na przykład, no wiesz, większość społeczeństwa nie ogarnia na przykład interpunkcji, wydaje jej się. A potem nam wytykają, że błędy interpunkcji, nie? A tu ostatnio ten, ja nadal tak. Czekam, nadal, czekam. Jakby powiedzcie temu typowi, no nie chcę być chyba niemiły tym razem, ale no, było jakiś czas temu tak, że ktoś się tam doczepił w komentarzach, tak, że problemy z korektą. I wymienił nawet, jakie mamy te, jakie błędy są, i wymienił wszystkie rzeczy, które nie są błędami. W sensie, tak, że. Tak. O tym mówię między innymi, nie? Że nie szkoła, się, nas, tak. Szkoła nas uczy bardzo błędnie zasad, tak. Języka polskiego, tak bardzo skrótowo, żebyśmy mniej więcej ogarniali. Tak, mnie uczyli, że nie zaczyna się zdania no i, albo zawsze przed że jest przecinek, zawsze... Co nie jest prawdą. Tak, że jak coś... Że przed i nie ma przecinka. Że nie ma nigdy przecinka, to też nie jest, to też jest nieprawda. No i tak dalej, nie? No w sensie, że są dużo, że są takie skróty myślowe tylko po to, żeby jakby po linii najniższego oporu, żeby przez to, że jakby trzeba jakoś zrównać ten poziom. No i tak, no i my robimy bardzo dużo i to zmierzam do tego, że przygnębiające jest tym wszystkim to, że my naprawdę bardzo dbamy o jakość tego wszystkiego, ale czasami ostatecznie, nie wiem, przejdzie, bo na przykład coś się przy robieniu PDF-a z tego, coś się zepsuje, nie? I nie wiem, na przykład warstwa jakaś ci wyjdzie na wierzch, albo coś ci ktoś gdzieś... Tak, bo generowanie PDF-a coś się psuje, i, nie? I tego przy wysyłce już nikt nie zauważy i potem jest, ja, to jest zauważalne. Tak, ja parokrotnie... I są komentarze, ktoś w ogóle sprawdzał to? Tak. Ktoś to czyta w ogóle? Ja parokrotnie spotkałem się z sytuacją w CD Action drukowanym, że był urwany akapit, nie? I gdzieś się komuś wątek odpiął przy na przykład szybkim wysłaniu do druku, nie? Tam klikasz, jakaś skróty klawiaturowe obsługujesz i w pewnym momencie coś za bardzo wciśniesz. Enter się wcisnął i wiesz, na przykład, albo enter się wcisnął, albo się usunął cały wątek, no i to się zdarza. Ja sam się na przykład łapię na tym, że wklikuję się w coś tam w łamach i przez przypadek w środku słowa dodałem literkę W na przykład, nie? I o kurde, dobra, Ctrl Z, nie? No. Więc no zdarza się. No, nikt tego nie szczerze tak naprawdę, my to udajemy. Więc taka anegdotka z pracy na CD Action, bo też chcieliście w ogóle takie anegdotki, nie że związane z Bastianem, tylko z... No z tobą też jest związane, bo no, ty tak, znalazłeś. Tak. A potem zły naczelny napisał głupotę, że nie. No dobra. EA Access, dziękuję za twoją anegdotkę. Nie ma za co. Przepraszam i w ogóle. Nie trzeba. Proszę o coś tam, o pokutę i rozgrzeszenie. EA Access, abonament na gry od EA. To nie, jakoś... Bez tego od, to też jest tak nie do końca poprawnie. Jak kto to pisał? Berlin. Jak Berlin mogłeś? No mógł najwyraźniej, na Xboxie One. Update sprawa Polska i stanowisko Sony. Wziąłem to głównie dlatego, że to był początek 10 lat temu, to są newsy sprzed 10 lat, jakby ktoś nie wiedział, bo pierwszy raz słucha na przykład.
I to też nie widziałeś. Nie, coś innego sprawdzałem odnośnie do EA Access. I to był początek takich właśnie subskrypcji, znaczy takich abonamentów, które, w ramach których dostajesz ileś tam, dostęp do iluś tam gier. Tak. No i na Xboxie EA Access był możliwy, a Sony ogłosiło, że u nich nie będzie. I wytłumaczenie Sony było takie, że Tak wyszło. Ja pamiętam w ogóle tę wypowiedź, co w sumie jest dla mnie trochę dziwne, ale może dlatego, że ona naprawdę jest taka... podajemy wam taką odpowiedź, ale prawda jest taka, że się po prostu nie dogadaliśmy. Więc odpowiedź oficjalna była taka. Przeanalizowaliśmy ofertę EA Access i stwierdziliśmy, że nie przedstawia wartości, jakiej oczekiwaliby klienci PlayStation. Ilość, w ogóle liczba, członkostw PS Plus wzrosła do ponad 200%, odkąd premierę miało PlayStation 4. Nie uważamy, że wymaganie od fanów, by płacili dodatkowe $5 miesięcznie za gry konkretnie od EA, reprezentowało dobrą wartość dla gracza PlayStation. I jest tutaj błąd rzeczowy w tej wypowiedzi, znaczy nikt nie wymagałby tego od fanów. Mogliby płacić, żeby mieć dostęp do tych gier, albo nie płacić i mieć normalny dostęp do tych gier, taki zwykły, jak wszyscy, tak. Nie? Więc to nie jest, to jest jakby, oni się nie dogadali, nie było dodatkowej opcji dla ludzi, którzy mieli wymyślanie argumentu na siłę. I wymyślanie takie, że nie, robiliśmy to, żeby chronić naszych graczy przed złym dealem. Czekaj, czy ktoś dostał podwyżkę od... No, nie wiem, no w każdym razie, no tak. No. To jest, no, ale teraz to już się nie nazywa EA Access, tylko EA Play, co ma o wiele... To w ogóle chyba zmieniało parę razy, bo EA Play to w ogóle pierwotnie, EA Play to była nazwa dla konferencji EA. Tak, to prawda. Z swoją bardzo fajną nazwą, swoją drogą. No, może. Ale tak, to parę razy chyba zmieniało różne te... No i teraz, chyba jest na PlayStation w ogóle. Pewnie tak. Pamiętam. Więc sranie w banie, tak. Panie PR-owcu. Dobra, panie też się nawet rymuje z tym. Jak będę duży, to chcę zarabiać tyle, co wydawcy Ragnarok Online, napisał Dawid Spikań-Bojarski. To był taki w ogóle tydzień, gdzie miałem śmieszne tytuły. Nie wiem dlaczego. No dobra, tak ale co, i zarabiasz tyle? Nie, no bo oni, to też chciałem w ogóle powiedzieć, że wysłać wiadomość do siebie sprzed 10 lat, bo napisałem, japoński koncern zarobił w drugim kwartale roku fiskalnego, nie fiskalnego, tylko podatkowego, Dawidzie Bojarski, 2014, 44,4 miliarda jenów, około 1,34 miliarda złotych. Więc no nie zarabiam tyle, ale może kiedyś. Więcej zarabiasz. I w sumie to tylko tyle, bo chodziło mi głównie o to, że śmieszny tytuł napisałem. Prawda. Bo jak będę duży, to w sumie sam wykorzystałeś ten żart, który planowałem, bo ja już teraz jestem 10 lat później, więc mogę powiedzieć, że jestem duży. Chociaż jestem mniejszy niż byłem 10 lat temu. Kolejny, w tym tygodniu w ogóle były też dwa newsy z mojego ulubionego cyklu, czyli tytuł newsa z cyklu Nowe X to gra mobilna, Revolt 2. No i o ile pierwszego nie wziąłem, pierwszy z tych newsów to był Crazy Taxi, jakiś mobilka Crazy Taxi, ale jak pojawił się Revolt 2, to stwierdziłem, okej, trzeba o tym powiedzieć, że trzeba, nie będziemy robić minuty ciszy, bo to podcast, nie, ale no smutek, nie, że Revolt skończył jako ale tak, jako ale ta gra mobilka jakaś dziadowa i... była w ogóle i chyba nie wyszło, tak, i chyba nie wyszło nic mądrego z tego. Dwójka chyba była w ogóle częściowo, wykorzystywała jakieś mapy z jedynki i ona była, no wiadomo, tam było. Znaczy wiadomo, że nie wyszło, no bo to mobilka, no, w ogóle film niedostępny, film jest prywatny i tyle. Ale coś z innego się to znalazłem i tyle i co. I z tego, co się orientuję, to Revolt, to pewnie ty się bardziej orientujesz, bo ty robiłeś chyba o Revolcie coś, mówiłeś, nie? W którymś... Tak, tak. Oni teraz chyba bardziej, w sensie to bardziej chyba społeczność utrzymuje, nie? Tak, wyszedł jakby Revolt Classic też na mobilki, on wiele lepiej działał niż ta dwójeczka. No. Taka dziwna bardzo, no. Ale w ogóle to Revolt bardzo dobra gra. Pamiętam, jak świetnie. Sąsiad pożyczył mi, oczywiście pirata, no. I to pożyczył pirata chyba w ogóle. No, i no, grałem jak super chory. Robotę. To był Mario Kart mojego dzieciństwa. A Mario Kart twojego dzieciństwa był Crash, nie? Team Racing. Nie, Crash Team Racing. Inaczej to. Wiesz? Mario Kart jest Crashem Team Racing mojego dzieciństwa. Tak, właśnie tak. A polecam wywiad z typem od Crash Team Racing, który mówi, że inspirowali się Mario Kartem, no i prawda. Że Mario Kart był najlepszy i w ogóle. I Diddy Kong Racing bardzo się inspirowali. Też w sumie z ta sama rodzina, nie?
O, bo Silicon Racing ma ten tryb fabularny. Właśnie, nie? Tak, tak. Kolejny news ze śmiesznym tytułem mojego ulubionego autora, czyli mnie. Tytuł brzmi Ultima wcale, nie Forever. To mnie rozbawiło po latach. No, można się domyślić na podstawie samego tytułu, o co chodzi, że Ultima Forever została wyłączona. To chyba dobry tytuł, nie? I to w ogóle sprawiło, że sprawdziłem, co się dzieje z Ultima Online teraz i w ogóle ominęła mnie informacja, że Ultima Online w tym roku będzie miała jakieś takie wznowienie, że, znaczy w sensie, bo ona cały czas funkcjonuje, ale Ultima Online New Legacy się będzie to nazywało, ma jakieś dużo różnych zmian, ale ku mojemu zaskoczeniu, chyba nawet pozytywnemu zaskoczeniu, graficznie się chyba nic nie zmienia. W sensie będzie wyglądała tak samo, tylko zmieniają rzeczy jakby związane systemowo? Z mechanizmami, a nie z samym wyglądem gry. No i po co w sumie byłoby oszukiwać, nie? To jest gra z 97 roku, więc naprawdę stary. 97 czy dobrze mówię, a nie 96? Ultima Online? 97. Dobrze mówię. W każdym razie tak. Się, szczerze mówiąc. No i co dalej? Następny newsik, ostatni newsik, to też jest w ogóle mój news. Też zabawny. I też zabawny tytuł. W ogóle nawet jest słowo zabawne w tytule. To zabawne, ale Sega najlepiej sprzedaje się na Nintendo. I to jest news o tym, że dowiadujemy się z informacji dotyczących planów wydawniczych Segi, że w roku podatkowym, panie Bojarski, sprzed 10 lat, nie fiskalnym, wyda 13 nowych gier na 3DS-a. Okazuje się bowiem, że jest to w tej chwili platforma, na której sprzedaje się najwięcej ich gier. Czyli historia postanowiła zarechotać z jeszcze wcześniejszej historii. I to też mi przypomniało, że dawno, dawno temu trafiłem w ogóle w internecie, ciekawe czy dzisiaj da się to trafić, pewnie na jakimś archive.org, ale trafiłem w internecie na jakieś takie dyskusje z wczesnego internetu. No. Fanów, na wojnę konsol, ale jeszcze Nintendo kontra Sega, gdzie ludzie jeszcze pod koniec, wiesz, pod koniec tego, jak Sega jeszcze miała konsolę, kłócili się ze sobą, tak, że Sega zaora Nintendo i to jeszcze Commodore. I to było dla mnie takie, to w ogóle trafiłem na to chyba właśnie mniej więcej z 10 lat temu, czy nawet więcej. I to było dla mnie takie, wow, przecież to niemożliwe, że w internecie się już ludzie o to kłócili. To są dwa różne jakby czasy zupełnie, nie? Ale jednak, no. Trzeba trzymać, nie? Zachować animusz. Tak, no więc pytanie mam do tego newsa, bo w komentarzu jest twój komentarz pod tym newsem. Nie, to nie jest mój komentarz. To jest lead. Tak działał zobacz sobie. What? Że to przykleiłeś lead do komentarza? Nie, ja przykleiłem, tylko to się automatycznie robiło, bo nasz system komentarzy jest, znaczy teraz już nie jest, ale kiedyś był spięty z forum. Okej. Okay. I wszystko to, co było, wszystkie newsy, które powstawały, miały osobny wątek na forum, który był ukryty, dlatego moderacja odbywała się też przez forum i tak dalej, no w każdym razie, no widzisz. Nieźle. Dlatego teraz w tych starych newsach, właśnie sprzed 10 lat, wszystkie te leady mają komentarz na samym dole. Wow, ciekawe. No. Ciekawe, ale gówno. No, to prawda. To jest tak cud, że się udało przemigrować tę stronę. Prawdę mówiąc. To co? Przenosimy to się do kolejnego kremówkowego uniwersum? Tak. Teraz najpierw, właśnie pytanie, czy najpierw robimy wasze kremóweczki, czy najpierw robimy wasze nazwy Wi-Fi? Najpierw kremóweczki, a potem Wi-Fi. Dobrze, no tak zróbmy. A teraz wasze kremóweczki. Miam, miam, pycha. Dobrze, kremóweczki wasze. Zadziwiająco dużo osób z was, wiele osób z was, nie wiem, czy to jest po polsku, chcę zagrać w Star Wars Outlaws i to jest wasza kremóweczka. To jest straszne, no przecież czemu nie nienawidzić tej gry jak większość internetu? Tak. Powinniście nie znosić, bo to Ubisoft i Gwiezdne Wojny. No i ja wybrałem akurat komentarz Wilka 1986, dlatego, że druga część komentarza mi rozbawiła, przepraszam, ale że taką dla ciebie zgniłą kremóweczką, którą sobie wymyśliłem w zeszłym odcinku, jest ten remaster, remake, się nie interesowałem do końca, chyba to jest remaster bardziej, Age of Mythology, i że wkurzyli chłopa, że jak nie dopłaci stówy, to sobie nie zagra wcześniej, tylko tydzień później.
Co jest słusznym wkurzeniem, bo to też uważam, że jest przegięcie z tym wykupywaniem sobie wcześniejszego dostępu. Naprawdę, to jest jakieś takie słabe. No. Remaster, no. Remaster, no. Chociaż sprawdziłem, bo wygląda fajnie i tam no. I te zmiany chyba były całkiem spore. To, i całkiem mądre, więc... No, więc... Poza tym, o czym teraz powiedziałeś, tak? Bo czego dotyczyło tego, że... Do tego, że kupujesz no, tak. sobie akces wcześniej. Strasznie, to jest okropna w ogóle praktyka. Podoba mi się to, co tutaj właśnie Wilku napisał, że nie okłamujmy się, tak. Nie płacisz, by grać wcześniej, tylko po to, by gry nie grać później. I to jest właśnie, podoba mi się to podejście. Bardzo mądre. Bo to podejście mi przypomina też to, że ludzie zapominają trochę, że dużo ekskluzywów, teraz mniej ekskluzywów, ale że wiele ekskluzywów i też ekskluzywnej zawartości działa tak, nie działa tak, że ktoś, że wydawca, że nie wiem, ten producent konsoli płaci studiu, żeby miało więcej pieniędzy, dzięki czemu zrobi więcej zawartości albo zrobi w ogóle grę, tylko żeby nie można było tej gry, żeby tej gry nie było na tak, konsoli tak. konkurencji. Albo... I tak działają konsolowe, czasowe ekskluzywy, nie? Albo na przykład jak był Hogwarts Legacy, jak sobie kupiłeś, wiesz, najwyższą edycję, to na konsolach miałeś dodatkowy, chyba na PS5 wyłącznie, dodatkowy tam dodatek parogodzinny, że mogłeś tam z wrzeszczącą chatą. No i na PC-tach nie było go, więc gracze PC-owi byli upośledzeni, ale się okazuje, że nie są pośledzeni, po prostu roczne embargo zeszło, już mogą sobie grać, nie? No. Tylko to nie było to podane wprost. I to jest strasznie przykre, nie? No. Właśnie jak się płaci za to, żeby ktoś nie dostał, nie po to, żeby ktoś dostał, żeby jakby tak. stało coś nowego. No, także to jest bardzo podobny przypadek. Bardzo ech. To ja wybrałem The Adam Janiak, napisał. Żebyś wiedział, że to ten, a nie inny. Tak, no tak. Ale wiemy, bo ma płytę, znaczy, że... Tak, to jest ten wyjątkowo że wspierający. No to z tymi kremóweczkami to tak napisał. Wukong wygląda bardzo dobrze i pewnie to odpalę, ale jestem strasznie kiepski w Souls-like, więc obstawiam, że się odbije. Zresztą Wukong pojawił się jeszcze raz w tych komentarzach i jeszcze ktoś mi napisał, że głupoty opowiadam, tak. że Wukong się, że będzie hype na Wukong, spoko. No może tak będzie, ja tego nie czuję, ale mówię, to nie jest jakieś coś takiego, że mam jakieś solidne podstawy, żeby twierdzić, że nie, tylko po prostu mówię o przeczuciu. No i Adam Janiak napisał również, że SteamWorld Heist 2, wiadomo, perełka. Wiadomo, perełka. I też napisał, że możemy w sumie płynnie przejść od razu do nazw Wi-Fi. Tak. Bo napisał, że co prawda to było kradzione z neta, nie żebym był taki kreatywny, ale it hurts when IP. Że IP. Że tak. Że robi siusiu. Albo tak, jak taki żarcik. Mówi Kasia Gander, którą ostatnio zacząłem oglądać psi. Też jest śmieszne w sumie. Jest jeszcze dużo tych przykładów waszych sieci i bardzo cieszę się, że dużo osób doceniło Grotę Mamuta z jakiegoś powodu, nie wiem, to był geniusz z gimnazjum. Tutaj podoba mi się na przykład, ktoś napisał, że jeden z sąsiadów w bloku nazwał swoją sieć Włochata Dupa. Ktoś nazwał, tutaj napisał, że Reflectus, o Jezus, bardzo trudny, długi, Reflectus Angassi i numerki, Martin Luther King. No, ale Martin, właśnie dużo różnych też komentarzy było takich, że się powtarzały te same nazwy, tak. Że to są faktycznie rzeczy, które gdzieś tam zostały podpatrzone gdzieś indziej. No, The Sieg też kojarzy, że to Panic at the Cisco. Cisco, jak ktoś nie wie, to jest ta firma, też, która też ma właśnie między innymi routery i też w ogóle cała taka istnienna ostrada z Ameryki. Tak samo na przykład Wybrzeże Klatki Schodowej, też chyba dwa razy się pojawiło. Też słyszałem o Wybrzeżu Klatki Schodowej. Ale ja popatrzmy sobie takie jeszcze fajniejsze rzeczy, bo to jest... O, na przykład tutaj jest, że 5G Power Test 800% Gdańsk, a mieszkam na Śląsku, ale w komentarzu piona, moja sieć nazywa się 5G Masz Testowy numer 6 500% mocy. Tak, bo te 5G bejty to się no, pojawiają. No wiesz, moje Wi-Fi w domu i jak w ogóle moja żona przeczytała te wszystkie komentarze, to powiedziała, kurde, musimy zmienić nazwę sieci. Bo my mamy mordercze 5G. No. Ale to tak wiesz, ja to wpisałem tak na szybko, w sumie nie pamiętam dlaczego, ale nie miałem czasu wtedy, żeby wymyślać ten. A wiesz, zmiana nazwy Wi-Fi w domu oznacza, że musisz teraz nagle popodpinać wszystkie urządzenia, które masz podpięte do Wi-Fi, tak. W tym 10 różnych konsol, gdzie na większości to nie jest wygodne, bo są starsze na przykład niż te najnowsze. Więc no tak, trzeba to Black zmienić. Black Mesa Research Facility, to też
miłe. Obwoźny sprzedawca cebuli w nawiązaniu do Alo Alo. Pozdrawiam wszystkich, którzy... Ja nie wiem, ja dzisiaj nie wiem, czy jakbym obejrzał dzisiaj Alo Alo, to czy byłoby śmieszne, ale pozdrawiam wszystkich, którzy są wystarczająco starzy, żeby pamiętać, że było śmieszne kiedyś. Kocham Politechnikę Śląską, dlatego że używam go tylko dlatego, że internet Politechniki został prawdopodobnie sklejony z dykty i Netherracku. Jan Ruter III łączył małe sieci, to też gdzieś kiedyś widziałem w internecie. Tak, tak dużo z jakichś takich, bywało, Jan Pawłowych, nie? Tajny program Trysury Gołębi, Szkopek 51 napisał. Tak. Ja nie mam nic więcej. Nie masz nic więcej? A ja tak sobie wybieram właśnie różne takie... O, czyli zobacz, po najlepsze. Kom dla zasięgu, a nie to, czekaj. Co? Kom dla zasięgów, to nie tak. Aha, to jest dobra nazwa, kom dla zasięgu. Światło dupa. Światło super, bo szybkie. Aha, że 5G i 2G. Tak, i 5 herców, gigaherców i 2,4. Nie G. A tak, przepraszam. Przepraszam. Ja miałem sieć TP-Link 7825R i jeszcze taką 5G Vectra Wi-Fi 6TR 64. Dobra, to jest mój ulubiony komentarz, dam dwa serduszka. A ty miałeś każdemu dawać serduszka. Właśnie to robię, na waszych jakby uszach. No, tylko że to, tego jest dużo, proszę dawać wszystkim, obiecywałeś. To prawda. Obiecałeś, że będziesz dawać wszystkim. Pozdrawiam Kebaba, bo ostatnio przypomniał mi... Na fali popularności Matrixa miałem nazwę sieci Wake Up Neo. No to okej, okay, to ma sens. Dobra. Nie wiem, czy coś więcej znajdziemy. Jeśli kogoś pominęliśmy, to... Za wszystkie pominięcia serdecznie przepraszamy. Tak. Pewnie tak jest, bo na tym to polega życie, nie? Że pomijasz ważne i istotne. Miałem sieć TP-Link 7805. Jest to wyborny komentarz, naprawdę. Wyborny, wspaniały. Dziękuję za ten komentarz osobiście. To jest komentarz miesiąca, myślę. To prawda. Widzicie, tak się wyślaliście, a my się śmiejemy. Dobra. Dobra, czekaj, bo tu nie mogę dać, Adam, o, już mogę. Ty, no spokojnie, masz dużo czasu jeszcze, żeby dać tę serduszkę. Ale żaden problem jest sobie. Dziękujemy, dobrać. Że z nami byliście. Tak, ja coś chciałem jeszcze powiedzieć mądrego. Aha, nie możemy. Mam nadzieję, że zauważyliście, zmienił się Crash Bandicoot w tle i zmieni się na dobre. I jest prezent od mojej wspaniałej żony, która mi go gdzieś z Węgier skombinowała i to jest oficjalny merch. Ty, a do czego to służy? Do zabawy, mój drogi. Ale jak się tym bawisz? No kiedyś była taka moda w latach 90. na takie właśnie sprężynowate. No tak, ale to działało... Spyro, nie, no były sprężynki takie, że kładłeś na schodach i one schodziły po schodach. A to jak działa? To fajnie wygląda. Dziękujemy wam za wszystko. Napiszcie w komentarzu, czy to fajnie wygląda. Każdy, kto napisze, że fajnie wygląda, dostaje bana, a każdy, kto napisze, że wygląda do niczego, dostaje serduszko. Nie. Nie obiecuję tego, bo nie będę wam dawać banów, tak? Ale serduszko może jakieś... Podoba mi się, że nazwy Wi-Fi znalazłem latające orzekam, że Krowa Manuela, Cielak co, Andrew. Co? No, nazwy Wi-Fi, Krowa Manuela, Cielak Andrew, Byczek Fernando. A, ale no. Czemu? Coś od mojego brata ma taką nazwę, dlatego mój brat nazwał, aha, bo miał nazwę Byczek Fernando, dlatego mój brat nazwał swoją Krowę Manuela. Krowa Manuela, bardzo ładne kombo obok siebie, bardzo mi bawi w sumie. Tak. Jak będę miał kiedyś krowę, to tak najmniej mojej Manuela? Krowy. Tak. A Byka Big Brother. Dobra, kończymy. Dziękuję bardzo. Nie, Byka dam, ten, jak się nazywa? Klaudiusz. Klaudiusz. Tak, Sefkowicz. Albo Gulczas. Jak ciekawe, co u Gulczasa. Ciekawe, czy... Jak myślisz, co u Gulczas? Jak myśli. Dobra. Pozdrawiam każdego, kto ma na imię Irek. O Jezus, ale takie nawiązanie. Drugi sezon. To cześć. Idziemy nagrywać plusa. Właśnie, jeśli chcecie więcej tego nonsensu, zwłaszcza tego takiego, co na końcu teraz było, to polecam plusa, dodatkowe pół godziny. Trochę brain rotu z naszej strony i polecam. Tak. I cześć. I słyszymy się za tydzień. I ostatnie nasze. Nie zdążyłem. Znaczy nie zdążyłem, nie pamiętałem. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze bardzo ważna. Bardzo ważna rzecz. Mów. Moi drodzy. To jest odcinek numer 69. Nice! Mamy to.